Na naszej wrześniowej aukcji mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwa obrazy Tadeusza Dominika. Jeden pochodzący z 2007 roku, drugi z 1989 roku. Oba obrazy prezentują bardzo charakterystyczny styl tego artysty. Artysta wychodzi w swoich kompozycjach z natury i wszystkie jego obrazy są wielkim hołdem dla kształtów, kolorów i różnorodności natury. Wszystkie, a w każdym razie bardzo duża ich część, zatytułowane są pejzaż, ponieważ u początku tych kompozycji stoi właśnie pejzaż, ale ten pejzaż jest na tyle przekształcony, na tyle odrealniony, że ledwo rozpoznawalny w tych kompozycjach, w których zaczyna liczyć się w pewnym momencie przede wszystkim barwa i światło. Wyjątkowo piękna ta barwa i światło jest w tym obrazie z 1989 roku. Obraz nacechowany jest niezwykłą świetlistością, zwłaszcza poprzez użycie czystych żółcieni. To był dosyć taki krótki, charakterystyczny okres twórczości Tadeusza Dominika, w którym malował w mocny, rozmalowany, ekspresyjny sposób. Twórczość Tadeusza Dominika, oczywiście jak twórczość bardzo wielu artystów, przechodzi przez różne fazy. Miał też moment malowania taszystowskiego, enformelowego i być może pewne reminiscencje tego malowania enformelowego są widoczne w tym obrazie. Dojrzały styl Tadeusza Dominika rozpoczyna się w latach 70. Wówczas jego kompozycje budowane są w bardzo przemyślany sposób, z form prostych oraz form falistych, półokrągłych, zwłaszcza formy owalne, okrągłe, półokrągłe są bardzo charakterystyczne dla tego artysty i oddają niejako mięsistość świata natury. W przeciwieństwie do burzliwego, rozmalowanego, bardzo mocnego w kolorze obrazu z 1989 roku, obraz z 2007 roku jest znacznie bardziej przemyślany kompozycyjnie, znacznie bardziej ścisły i syntetyczny. Co istotne, z gestu malarskiego pozostały tutaj takie plamki. Te plamki to również oddanie gestu malarskiego. To plamka, która powstaje z jednego naciśnięcia pędzla o płótno. Te plamki, kropki wielokrotnie pojawiają się na pejzażach Tadeusza Dominika, sugerując jakieś formy natury, na przykład kwiaty polne zagubione gdzieś pośród łąki. Ten obraz, chociaż jest obrazem olejnym na płótnie, ma lekkość, swobodę akwareli. Ma też jasną kolorystykę i widać, że twórca wykorzystuje w tym obrazie biel oraz biel podobrazia. Są tutaj takie fragmenty, które są po prostu niedomalowane. Tak jakby jest to przeniesienie efektu akwareli, która bardzo często gra kolorem białej kartki prześwitującej spod spodu. W obu obrazach widzimy, jak ważna jest w twórczości Tadeusza Dominika koncepcja niedokończenia, nieukończenia, infinito. Obraz żyje, dopóki twórca go tworzy, ale nie można obrazu przemęczyć, nie można obrazu malować zbyt długo. Ważne jest, aby oddać to, co najważniejsze i wiedzieć, kiedy obraz skończyć. Tadeusz Dominik jest mistrzem kończenia obrazu w odpowiednim momencie.